Cześć, witam Was w moim kolejnym serialowym podsumowaniu tygodnia. Programie, w którym omawiam wszystkie seriale na podstawie komiksów, a także Gwiezdnych Wojen, które obejrzałem w ostatnim tygodniu. Będzie to teraz The Walking Dead, Flash, Arrow, Legion oraz Star Wars Rebels. Na dole w opisie jak zwykle macie czasy każdego z odcinków, ponieważ są to omówienia spoilerowe, więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze danego odcinka i nie chcecie sobie tego spoilerować, możecie zawsze przeskoczyć do segmentu, który Was interesuje. Również na dole powinny znaleźć się numery odcinków, a także sezonów, więc jeżeli oglądacie to później, będziecie mogli się w tym jakoś w miarę łatwo odnaleźć. Przechodzimy do The Walking Dead i to jest taka po prostu definicja zapychacza. Sceny wydaje mi się, że były tak dłużące się, tak rozwleczone, tak rozciągnięte po to, żeby oczywiście wojnę z Saviorsami zachować na kolejny sezon, żeby w zakończeniu dopiero ona się tutaj zaczęła. Co uważam, że jest słabe, bo spokojnie, gdyby ktoś sprawnie poprowadził ten serial, można byłoby umieścić ją jeszcze w tym sezonie i to w połowie, bo mieliśmy już co najmniej kilka zapychaczy, a to ewidentnie jeden z nich. Wszystkie sceny z Rositą i Saszą były tak po prostu tak rozwleczone, jak to tylko możliwe. Takie bardzo przedłużone dialogi, jakby można było wyrazić zarówno emocjonalnie, jak i słowami to, co chciały powiedzieć w dużo krótszych scenach, w dużo krótszy sposób. Później mamy jeszcze motyw z Eugene'em. Cały czas mam nadzieję, że on nie chciał uciekać stamtąd, dlatego że ma plan, jak coś tam zdziałać, a nie dlatego, że mu się tam podoba, bo to byłoby już naprawdę dziwne. Na końcu zobaczyliśmy zacienioną figurę z kuszą. Wydaje mi się, że to jest Dwight, a nie Daryl. Dwight już ewidentnie zaczyna knuć przeciwko Neganowi, więc myślę, że tam spotka się z Rositą. I od tego miejsca Dwight włączy się do jakby ruchu oporu przeciwko Saviorsom. Ale tak jak mówię, w tym odcinku nie wydaje mi się, żeby było cokolwiek tak naprawdę wartego uwagi. Wydaje mi się, że większość można było po prostu wywalić. Ten odcinek, jeżeli ktoś go przegapi, to na dobrą sprawę nie straci w sumie nic. I to jest właśnie definicja takiego pełnego zapychacza. W Supergirl dostaliśmy wreszcie występ Terry Hatcher i Kevina Sorbo, czyli Lois Lane ze starego serialu z Supermanem, czy oczywiście Herkulesa, który leciał na Polsacie i wielu z nas się na nim wychowało. Są oczywiście rodzicami Monella, tak jak się domyślaliśmy. Fabuła poszła bardzo sztampowo, wiadomo, że chodziło o to, aby Kara pokłóciła się z Monelem, bo nie powiedział jej prawdy, że jest księciem i tak dalej. Odcinek, mimo tego, że oczywiście fajnie było zobaczyć tych aktorów po raz kolejny na ekranie, również wydaje mi się, że miał tylko jedną rzecz na celu i wszystko, co się w nim działo, było stuprocentowo przewidywalne. Jakby nie było tu absolutnie nic wartego uwagi pod tym względem. Kara jest obrażona na Monella za rzecz, którą jakby zdawaliśmy sobie z niej sprawę już dawno temu, że dokładnie tak to się potoczy. Druga strona była odrobinę ciekawsza, czyli z Winem i Lyrą. Cały ten motyw. Wydaje mi się, że trochę mnie zaskoczyli, bo ja byłem pewien, że ona jakby udała ten cały romans z Winem właśnie po to, żeby dostać się do tej agencji, żeby coś od niej wyciągnąć. Okazało się, że było to na mniejszym szczeblu, chciała uratować swojego brata, więc jakby ta postać jest jeszcze cały czas do odkupienia, jej wątek z Winem dalej będzie się toczył, więc wydaje mi się, że tutaj całkiem sprawnie to zrobili i akurat ten wątek oglądało mi się całkiem przyjemnie. Natomiast niestety, ale no mówię, to z Monelem było po prostu zbyt oczywiste i zbyt przewidywalne. I tak naprawdę chodziło na dłuższą sprawę bez większych konsekwencji, bo chodziło tylko o to, aby nadać fabułę kolejnemu odcinkowi, czyli Flasha, i tak samo poprzedni odcinek Flasha również do tego dążył, więc wydaje mi się, że zostało to trochę nieumiejętnie poprowadzone. Odcinek Flasha na pewno będzie kontrowersyjny i podzieli publikę. Widziałem osoby, które zarówno mówiły, jak to, co to za śpiewanie mi tutaj we Flashu, w ogóle kto to wymyślił, po co to komu, a także osoby, które były bardzo zadowolone z tego, że zmieniła się trochę konwencja, może fajni musicali i tak dalej. Jeśli o mnie chodzi, to odcinek mi się podobał. I nie dlatego, że jestem w sekrecie wielkim fanem musicali, no bo nie jestem, prawda? No nie jestem, nie? Dlaczego ona musi umrzeć? W każdym razie nie dlatego odcinek uważam, że był całkiem niezły, ale dlatego, że trochę właśnie zabawił się konwencją, że dostaliśmy coś innego. Flash, jakby nie patrzeć, czy Arrow, czy tego typu seriale, są dosyć powtarzalne, szczególnie Flash, w którym w każdym sezonie dostajemy z grubsza to samo, czyli nowy speedster na horyzoncie, który wysyła nowych vilanów. Tutaj na szczęście już w tej drugiej części sezonu Savitarem to się troszeczkę zmieniło, bo na początku mieliśmy dokładnie to samo, czyli doktor alchemii, który
wysyła kolejnych vilanów, bo wcześniej robił to Zoom, a wcześniej byli to vilani z wybuchu akceleratora cząsteczek. Vilan tygodnia, vilan tygodnia, vilan tygodnia, speedster na horyzoncie, koniec. Jakby ta forma serialu była bardzo, bardzo utarta, więc wszelkie zabawy absolutnie pochwalam. Szczególnie, że kojarzyło mi się to jeden z moich ulubionych seriali przeszłości, czyli Buffy. W Buffy również był odcinek muzyczny, gdzie pojawił się demon, który zmuszał wszystkich do śpiewania i to mi się też wtedy bardzo podobało. Jeśli chodzi natomiast o Flasha, uważam, że jednak wypadło to gorzej niż w Buffy. Dlatego, że twórcy niby zabawili się konwencją, ale z drugiej strony byli bardzo ostrożni i bezpieczni. Zrobili cały ten motyw z Flashem i Karą, którzy trafiają do świata musicalu i jest ten przerysowany cały gangsterski klimat, co samo w sobie mogłoby być fajne, ale z drugiej strony, jeżeli tak szumnie zapowiadamy odcinek musicalowy z superbohaterami, to wolałbym, aby poszli jeszcze za ciosem, poszli krok dalej. Chciałbym, jeżeli już bardzo chcą te piosenki, to zamiast nie robić ich na scenie, w jakimś klubie, czy nie wiem, piosenki o miłości dwóch osób, jak śpiewają tatusiowie, gangsterzy, coś takiego, ale zrobić coś w rodzaju, jak była ta jedna jedyna piosenka Super Friends, kiedy Kara i Barry śpiewają o tym, jak są superbohaterami. I chciałbym, jeżeli już tego więcej, żeby pobawili się tym, żebyśmy mieli na przykład zakrzywienie świata, ale w ten sposób, że Flash dalej biega w tym swoim kostiumie i na przykład walczy ze złoczyńcami i ci złoczyńcy nagle zaczynają śpiewać. I to jest oczywiście totalnie absurdalne, ale jednocześnie uważam, że lepiej podkreśliłoby cały ten ton, lepiej zabawiłoby się całą tą konwencją i przez to dostalibyśmy lepszy odcinek, a tak tylko i wyłącznie jakby plus za to, że spróbowano, plus za to, że czymś zamieszano, ale ostatecznie czuję pewien niedosyt, jakby czuję, że to był taki kroczek bardzo ostrożny, a przez to bardzo taki niesatysfakcjonujący. W tamtym tygodniu mówiłem, jak pod wielkim wrażeniem jestem serialu Legion, gdzie w kolejnych odcinkach coraz bardziej bawią się konwencją, gdzie stosują cały czas nowe sztuczki. Ten odcinek był prawdopodobnie moim ulubionym odcinkiem w całym sezonie i został już tylko jeden. Jeżeli finał będzie tak dobry albo lepszy niż to, co dostaliśmy tutaj, to według mnie Legion będzie najlepszą adaptacją serialową w historii wszelkich adaptacji Marvela i DC. Nie powiem, że komiksów, bo jeszcze okaże się, że jakiś serial, który uwielbiam, miał komiks, o którym nigdy nie słyszałem i wtedy, hej, pomyliłem się. A jeśli chodzi o Marvela i DC, uważam, że Legion w tej chwili jest najlepszą adaptacją, jeżeli oczywiście finał tego nie spieprzy. Zobaczymy wtedy. Ten odcinek, po pierwsze, dalej bawi się konwencją. Nagle zmieniamy się w co? W film niemy. Wszystko robi się czarno-białe i kiedy bohaterowie mówią, pojawiają się ramki. Uważaj! Czy coś takiego. No dosłownie jak w filmach niemych. Więc zabawa konwencją dalej jest. Mamy jednocześnie trochę wytłumaczenie tego, kim jest David i tutaj spodziewałem się, że ten serial będzie stał na własnych nogach i w ogóle nie będzie w żaden sposób nawiązywał do świata X-Men, do innych bohaterów i spokojnie by sobie na tym tle poradził. Ale tutaj postanowiono jednak postawić krok w tą stronę i oczywiście mieliśmy sławny wózek profesora Xaviera, więc od razu uparto się, że będzie wszystko kanonicznie. David Haller jest synem profesora Xaviera. Mało tego, kiedy jest scena, w której David Haller rysuje na tej tablicy i nagle jego rysunki zaczynają się animować, to jest właściwie scena prosto z komiksu, jedna ze sławniejszych scen w komiksie, w których Shadow King i profesor Xavier walczą na planie astralnym. Ta scena kilkakrotnie powracała, kiedy była przeszłość Storm pokazana, bo Storm jako mała dziewczynka musiała kraść w gangu Amala Faruka właśnie i wtedy Xavier ją stamtąd uratował, pokonując Faruka. Później, kiedy Faruk powraca jako właśnie Shadow King, znowu mamy tą historię przypomnianą i widzimy tam właśnie takie najróżniejsze walki, kiedy na planie astralnym Faruk zmienia się w wielkiego potwora, kiedy Xavierowi pojawia się jakaś zbroja i tak dalej. I pomysł, żeby przedstawić to na kredzie, na tablicy, uważam, że był tak genialny, no bo jak przedstawić taką walkę na planie astralnym, żeby odnieść wrażenie, że tu jest faktycznie jakaś psychodela. Można oczywiście było bawić się w ten sposób, jak robią to w Doktorze Strange'u, ale no do tego seriale nie mają budżetu, więc zrobienie tego na tablicy i to jeszcze w taki sposób, że oczywiście David nie ma pojęcia, jak wygląda jego ojciec. Chociaż zabawne jest to, że w pewnym momencie naśladuje głos Patricka Stewarta, kiedy sam ze sobą rozmawia. W każdym razie to mnie tak wbiło w ziemię. Mamy non-stop zabawę konwencją. Nic nie jest sztampowe, nic nie jest przewidywalne, nic nie jest, że tak powiem, jednoznaczne. Ten serial w żaden sposób nie da się go zaklasyfikować pod jakieś normy. Jestem superbohaterem, muszę odnaleźć siebie i pokonać mojego złoczyńcę.
Tak jak mówiłem wielokrotnie, największym wrogiem Davida jest tak naprawdę on sam. Możemy powiedzieć, że Shadow King, który nim manipuluje, ale to tak naprawdę moc Davida jest tutaj kluczem. Jeżeli on będzie w stanie ją okiełznać, przynajmniej w jakimś stopniu, to Shadow King nie będzie miał z nim absolutnie żadnych szans. Do tego jeszcze zobaczyliśmy przebłysk mocy Davida, na czym ona polega, kiedy leży on w tej swojej wyimaginowanej trumnie i koło niego pojawia się jakby drugi David i mówi, że jego moc się ocknęła i w ten sposób pojawiła się jakby jego druga persona, racjonalna persona. Czyli dopiero tutaj zaczynamy rozumieć, jak działają moce Davida, kiedy on potrzebuje tego, pojawia się druga osobowość, która może mieć w komiksach różne moce, ale tutaj też widzimy, że ma inne zachowanie, inne podejście, jak on tutaj mówi, jestem tą racjonalną stroną. Potem może się pojawić strona jego kompletnie szalona, albo, nie wiem, romantyczna i tak dalej, i tak dalej. I rozumiem, że w kolejnych sezonach, bo już wiemy oczywiście, że drugi sezon będzie, możemy dostawać kolejne oblicza Davida, które coraz bardziej będą się pojawiać. Także ja byłem tak pod wrażeniem tego odcinka, po prostu oglądałem go z takim uśmiechem na twarzy. I jednocześnie tutaj warto zaznaczyć, że Legion idzie też trochę inną ścieżką niż CW czy Agenci Tarczy. O tyle co w Agentach Tarczy ten serial na początku bardzo mocno bazował na tym, że należy do MCU, co wiadomo, że po rozejściu się, że tak powiem, dróg Kevina Feige i Ike'a Perlmuttera troszeczkę się posypało i ten serial bardzo mocno bazował na tym, że jednak ma być częścią tego filmowego uniwersum. Ej, pojawia się Nick Fury, wow, Samuel Jackson i to jeszcze w finale tego pierwszego sezonu Agentów Tarczy przez pół odcinka był, wow, niesamowite, Nick Fury. Tutaj Sif, tutaj mówimy o tym, że Hydra coś przejęła, zdarzenia z Winter Soldiera, tylko że później oczywiście zaczęło się coraz bardziej sypać ze względu na to, że no nie bardzo serial mógł się już podpinać pod uniwersum, tak, drogi seriali i filmów się rozeszły. I oczywiście później zaczynało wyglądać to strasznie sztucznie, kiedy oni mówili, no ten Ultron w tej Sokowi to dopiero namieszał, albo o, Iron Man poleciał, nie wiem, tu przesadzam, ale oczywiście wiadomo o co chodzi. I no niestety pod tym względem ten serial bardzo mocno zawiódł. Z drugiej strony mamy CW, które niby nie ma tych kajdanów, niby ma swobodę twórczą, ale tak naprawdę nie do końca. Na przykład nie mogą użyć Batmana i nagle Green Arrow jest Batmanem tego uniwersum. Oczywiście wprowadzają bardzo dużo różnych bohaterów, właściwie czasem ma wrażenie, że bombardują cię wręcz bohaterami czy złoczyńcami z komiksów, nie zawsze w do końca przemyślany sposób. W Legionie postanowiono pójść w zupełnie inną stronę. Jak się okazuje, można. Wzięli Davida, który jest jakby jedyną osobą z komiksu, przynajmniej na początku, i rzucili go w kompletnie obcy świat. Mamy tutaj mutantów, ale poza tym wszystkie te postacie nie pochodzą z komiksów, są wymyślone. I na początku starają się zahaczyć nas o te postacie, zainteresować nas nimi, kim oni są, jaką może mają przeszłość, co nimi kieruje. Zaczynamy się angażować w te postacie, w kim jest Syd, oczywiście sam David, jaki jest motyw z gościem, który leży w komorze kriogenicznej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nas zaczyna łapać na tyle, że jesteśmy, że przejmują nas losy tych konkretnych bohaterów. I dopiero od tego miejsca drobnymi kroczkami dostajemy Shadow Kinga, dostajemy Xaviera oczywiście, gdzieś tam jakiś jego przebłysk, że on tam istnieje. I teraz jakby ja osobiście oglądając nie mam żadnych wymagań od nich, żeby te uniwersum, żeby nawiązywać do jakiegokolwiek uniwersum X-Men. Nie mam teraz potrzeby, fajnie byłoby jakby się Wolverine pojawił w którymś odcinku. Kompletnie mi jest to niepotrzebne, bo interesują mnie ci bohaterowie tutaj, czego inne seriale, no szczególnie S.H.I.E.L.D., bo tutaj mam porównanie, które nawiązywało do MCU. Tam według mnie za bardzo postawiono na właśnie przynależność do MCU, a za mało na bohaterów, przez to dzisiaj oni mnie aż tak nie interesują. W Legionie, tak jak mówię, za każdym razem, kiedy mamy oczko do komiksów, pojawiają się pewne nawiązania czy postacie, jasne, cieszę się, fajnie, zauważam je, ale jakby nie oczekuję ich, oczekuję na to, co da mi sam serial, jak potoczy się jego fabuła w oderwaniu od komiksów, a te smaczki są tylko dodatkami. Uważam, że póki co to jest jakby nie patrzeć najlepsze rozwiązanie, bo interesuje nas to, co dają nam twórcy, a nie to, co twórcy mogą nam dać. Odcinek Arrow skupił się przede wszystkim na flashbackach i nie wyszło to najgorzej. Chodzi o to, że flashbacki zwykle wydają się niepotrzebne, zapychają za wiele, bo nie pokazują tak wiele, nie są istotne. Ten odcinek jednak uważam, że miał pewien sens. Z drugiej strony to, że Oliver w pewnym momencie krzyczy,
że lubił zabijać. Nie jestem pewien, że to najlepszy pomysł. Ma to sens w tej zestawieniu z tym, co było wtedy w Rosji, ale dzisiejszy Oliver naprawdę by to powiedział? Nie jestem co do tego przekonany. Chodzi o to, że to jest cały czas problem. Flashbacki były nawet interesujące. Fajnie, że pojawił się Dolph Lundgren, chociaż nie do końca rozumiem, jak Oliver mógł go nie zabić. W sensie, ten gość naprawdę nie potrafił zabić innego człowieka, w sensie akurat Dolph musiał przeżyć. Nie żeby miał coś przeciwko, bo teraz wiem, że Dolph Lundgren powróci w teraźniejszości i hej, więcej Dolfa, czemu by nie? Ale z drugiej strony mamy te sceny wtedy właśnie w Rosji i one tak bardzo zgrzytają z tym, kim dzisiaj jest Oliver. Bo twórcy cały czas muszą dawać te właśnie relacje, że Oliver kiedyś zrobił to i dzisiaj dlatego dzieje się to, że kiedyś był taki i to do niego dzisiaj wraca. To grało przez pierwszy sezon, drugi sezon. Im bardziej zaczynaliśmy się oddalać od tej historii jakby powrotu do Star City z pierwszego sezonu, tym bardziej przestawało mieć to sens. I mimo tego, że sam odcinek sam w sobie uważam, że nie był całkiem dynamiczny, oglądało się go nieźle, to w kwestii rozwoju całej fabuły i rozwoju wszystkich postaci trochę za bardzo mi zgrzytał. Finał trzeciego sezonu Star Wars Rebels. Finały tego serialu przyzwyczaiły już nas do tego, że są dosyć mocne. W pierwszym mieliśmy walkę z tym Inkwizytorem, pokonanie go Kanan, który odnalazł w sobie spokój, naprawdę stał się w pełni, można powiedzieć, rycerzem Jedi, bo wcześniej cały czas, jak będzie ważne, nie ukończył swojego treningu. Zakończenie drugiego sezonu było kompletnym majstersztykiem i wsadziło w fotel, wydaje mi się, nawet osoby, które nieufnie podchodziły do tego serialu. I ciężko to oczywiście przebić. Vader walczący z Ahsoką, powrót Dartha Maula, śmierć kilku Inkwizytorów, tajemnicza świątynia Sithów, oślepienie Kanana. No, działo się w tym finale drugiego sezonu tak dużo rzeczy, że naprawdę ciężko byłoby to przebić i bardzo podoba mi się to, że w trzecim sezonie twórcy nie próbują. Skoro dostaliśmy już rycerzy Jedi, Sithów, tajemnice, mocy i tak dalej, to tutaj skupiono się na tym drugim aspekcie Gwiezdnych Wojen, bo jasne, kochamy walki na miecze świetlne w Gwiezdnych Wojnach, ale jakby to nie jest jedyne i Rogue One, ostatni film, który odniósł naprawdę spory sukces, zarówno krytyczny, jak i finansowy, pokazał, że nie musimy mieć nawet walk na miecze świetlne. Oczywiście scena z Vaderem była kompletnie kozacka, ale nie to było głównym napędem tego filmu. A żołnierze, starcia w kosmosie, ostatnia bitwa o plany Gwiazdy Śmierci i tak dalej, to było również niesamowite i tu postarano się na to postawić nacisk. Thrawn błyszczy w tych odcinkach. Jest pokazany jako ten, który wszystko przewiduje, wszystko kalkuluje i wyciąga informacje zarówno z tego, jak studiował swoich przeciwników, zarówno z tego, jak studiował sztukę i tak dalej. Bardzo podoba mi się to, że nie przeciągają motywu z Kalusem. Wiadomo, że Thrawn go rozgryzł, więc nie będą cały odcinek grali w to, tylko pum na samym początku Thrawn jakby łapie Kalusa i jest po wszystkim. Dlatego i bardzo podoba mi się to, że nie było za bardzo jak pokazać Thrawna, który przegra, a jednocześnie jest tym geniuszem, który wszystko przewiduje. I podoba mi się właśnie to, że Thrawn na dobrą sprawę wygrałby to. Znaczy, on ogólnie wygrał, bo to nie jest zwycięstwo rebelii, to jest ucieczka rebelii, to jest bardzo też istotne. I Thrawn pokonałby ich, gdyby nie dwie sprawy. Po pierwsze, nie miał on idealnej kontroli nad swoimi podwładnymi. Mieliśmy gościa, który wyłamał się, bo chciał odnieść własne zwycięstwo i to kosztowało Thrawna wiele, chociaż on sam wydał kompletnie inny rozkaz. Nie mógł się spodziewać do końca tego, że gościu go nie posłucha. Na druga sprawa, ciężko winić Thrawna za to, że nie przewidział bendu. Wiecie, istoty z uasabiającej balans mocy mieszkającej sobie na tej małej planetce. No, ciężko się dziwić, że Thrawn nie do końca go przewidział. Więc jakby nie liczyć tych dwóch szczegółów, Thrawn miał idealnie wszystko pod kontrolą. Dlatego uważam, że został tu przedstawiony idealnie. Wszystkie sceny z nim absolutnie błyszczały. Uwielbiam to, jak został ze starego kanonu tutaj umieszczony. Uważam, że gra świetnie i podoba mi się to, że go nie zabito. Thrawn jeszcze będzie miał swoją rolę do odegrania, aczkolwiek Bendu niejako przewidział jego śmierć i mu ją powiedział, co samo w sobie było dosyć klimatyczne. Oczywiście to najbardziej błyszczy w tym finale, no to są starcia w kosmosie. Znowu mamy ten element taranowania dwóch statków o siebie, jednak tu oczywiście z elementem poświęcenia.
I oczywiście Sato musi się poświęcić, aby zniszczyć jedną ze studni grawitacyjnych, co również jest ciekawe, ale rebelianci chyba trochę za często zaczynają to robić, ale mniejsza o to. Same starcia są jak najbardziej fajne, mamy cały czas te przeskoki, z których tak naprawdę słyną Gwiezdne Wojny, zarówno w Rogue One, jak i w Powrocie Jedi. Te walki były tak dobre, bo akcja cały czas przechodziła różne miejsca. Mamy na planecie, gdzie Thrawn razem ze swoimi wojskami idzie i chce zdobyć bazę. Szybko wracamy w kosmos, gdzie Ezra razem z Sabine i ekipą Mandalorian stara się zrobić sabotaż, desant właściwie na tą drugą studnię grawitacyjną i ją rozwalić. Przejście z powrotem na pokład dowodzenia, póki jeszcze Thrawn nie wylądował na przykład. I cały czas ta akcja przechodziła, tutaj chwilę bendu i było to bardzo dynamiczne, dokładnie w takim stylu Gwiezdnych Wojen. No po to się ogląda, poza oczywiście walkami na Mieczy Świetlne i motywem Jedi, to jest druga strona, po którą ogląda się Gwiezdne Wojny, jak sama nazwa wskazuje. I uważam, że zostało tutaj rozegrane to perfekcyjnie. Jeśli chodzi o moje jakieś takie drobne wady. Pierwsza rzecz, na początku bałem się, że Bendu zostanie użyty jako Deus Ex Machina, który po prostu rozwali całe Imperium. No i trochę tak się stało, ale na szczęście nie do końca. Po pierwsze, jak on sam pokazał, nie wybiera stron, jest idealnie po środku. Zakłócono spokój jego planety, rozpierdzielał wszystko. Chciał unicestwić Kanana, który pod nim leciał. Tak samo jak Thrawn kazał wszystkim spierdzielać z jego planety. I to było spoko, naprawdę nie użyto go jako Deus Ex Machina, która po prostu zamiata Imperium, bo nie miałoby to sensu w kontekście tego, co wiemy dalej. Skoro tutaj by pomógł rebelii, to czemu nie pomógłby im później rozwalić Imperium? Także to jest okej. Natomiast mimo tego cały czas miałem lekkie wrażenie, że no wiecie, Thrawn walczący z wielką chmurą, to było trochę dziwne, ale nienawidzę oczywiście wielkich chmur, ale o dziwo Thrawn ją jakby wymyślił, jak go pokonać, aczkolwiek nie mógł go zabić. To zostało dziwnie przeprowadzone, nie czepiam się jakoś tego strasznie, ale mimo wszystko nie jestem pewien, czy w tak opartym o, jakby to powiedzieć, o wojsko, o bitwy, w takim odcinku to miało swoje miejsce. Druga sprawa, no i to już jest taka trochę głupotka, scenariuszowa, wygodna. Kiedy Thrawn odlatuje i zostaje gubernator Pryce, żeby pilnować Kalusa, mówi, ej, ty! Losowi szturmowcy, weźcie tego super wytrenowanego agenta, który służył nam od lat, jest super zwinny i pewnie umie wydostać się z tych kajdanek za pomocą, nie wiem, sznurówki. I wy dwaj, kompletnie losowi szturmowcy, weźcie go do windy i zaprowadźcie go do celu. Na pewno wszystko będzie w porządku, nic wam się nie stanie. I oczywiście wiemy, co się stanie. Na szczęście serial nie do końca traktuje widza jak debila, bo kiedy tylko wsiadają do windy, Kalus się oczywiście uśmiecha. Wiemy, jak to się skończy, ale tak było to trochę głupie i naciągane, że wiecie, to jest gość, który powinien mieć obstawę z 10 ludzi, to jest zdrajca, który na dobrą sprawę kosztował Imperium bardzo dużo, ale hej. Natomiast z drugiej strony podoba mi się to, że Kalus jednak uciekł. Bałem się, że go uśmiercą w tym odcinku. Naprawdę myślałem, że w tym odcinku, w tym finale zginie Kalus, ale z drugiej strony cieszy mnie to, że uciekł, bo teraz bardzo interesuje mnie jego dynamika z rebelią. Pamiętajmy, że to jest gość, który jest w dużej mierze odpowiedzialny za wybicie rasy Zeba, za bardzo jej zredukowanie. Potem oczywiście dowiedzieliśmy się w trakcie, że jednak część ich żyje na tej jednej planecie, gdzieś tam odosobnionej. Ale mimo wszystko potem jakaś, mimo wszystko zrozumienie między nim a Zebem się pojawiło. No i oczywiście tutaj między nim a Kananem pod sam koniec, kiedy Kanan mu powiedział, dziękuję ci, że zaryzykowałeś wszystko, żeby nam pomóc. Jakby akceptując go w rebelii. I ta dynamika, ta relacja będzie mnie interesowała, więc z drugiej strony cieszę się, że Kalus nie został tutaj uśmiercony. Na końcu oczywiście relacja między Ezrą a Kananem i cały ten motyw z więzi ucznia i mistrza została tutaj, może była na dalszym planie, ale cały czas ta końcówka wydaje mi się, że całkiem nieźle poprowadzona. I ten motyw, że nauczyłem cię już wszystkiego, Ezra mówi niekoniecznie, bo nie chodzi tylko o nauki mocy i dyscypliny Jedi, ale również jakby bycia dobrym człowiekiem i to mi się całkiem podobało. Natomiast nie wiem, czy wyłapaliście, ale wydaje mi się, że w tych koordynatach, gdzie rebelia się teraz przenosi, już był Yavin 4. Czyli już od następnego sezonu baza rebelii będzie na Yavin 4, także no, tu będziemy widzieli, to jest jedna baza, z której w trakcie serialu już nikt rebelii nie wygoni. Więc, no, wiemy, że jakby to się będzie cały czas rozrastało. Mon Mothma nie mogła tutaj pomóc, przylecieć swoją rebelią, narazić rebelii, co jest bardzo w stylu Mon Mothmy, ale już tam rebelia będzie coraz bardziej rosła, coraz robiła się większa.
I zobaczymy, jak się to rozwinie. Czekam aż Hera, myślę, że to będzie już w następnym... Nie zdziwię się, jak następny sezon przeniesie nas parę miesięcy później, tak jak ten przeniósł nas dużo później. I Hera nie będzie już kapitan, a generał Syndulla, bo wiemy, że taki będzie miała tytuł, bo słyszeliśmy bodajże w Rogue One, jak jest wywoływana generał Syndulla, a wiemy, że nie chodzi o jej ojca. Także też bardzo mnie ciekawi, w jakim miejscu następny sezon nas zostanie. Podsumowując, uważam, że to był naprawdę udany sezon. Miał swoje oczywiście dłużyzny, miał swoje zapychacze, ale odcinek kończący historię Dartha Maula, odcinki niektóre z Thrawnem, Thrawn jest po prostu błyszczał w tym serialu. Nie było takiego złoczyńcy w poprzednich sezonach jak Thrawn. Dziwnego, Timothy Zahn stworzył genialną postać. Nie mogę się doczekać, co to dalej pokaże i ten finał nie zawiódł. Bardzo cieszy to, że poszedł w inną stronę niż robiono coś do tej pory. I teraz mamy jakby... kompletne Gwiezdne Wojny, pełne zarówno Mieczy Świetlnych, Rycerzy Jedi, Sithów i innych użytkowników mocy, a także epickich starć w kosmosie. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Piszcie mi, jak podoba wam się Legion, przede wszystkim co sądzicie o finale Rebels, czy macie jakieś przewidywania, co stanie się w następnym sezonie. Mnie to strasznie fascynuje, uważam, że ten serial robi się wręcz coraz lepszy. No i do następnego razu. Cześć.